Jesteśmy na plantacji brokułu, odmiana Bestii. Ładnie wygląda, jest chroniona, żadnych jakiegoś natężenia chorób nie widać, jest dobrze zabezpieczona i to jest jakby klucz do dobrej ochrony, do dobrej, taka dobra praktyka to jest zapobieganie. Chorób, które zagrażają brokułom, jest całkiem sporo. Jest to alternarioza kapusty, zwana czernią krzyżowych. Choroba ta jest dosyć ekspansywna, powoduje zgorzel siewek, plamy na liściach. Później poraża również w róże brokułu i nie mają one wartości handlowej. I tutaj na pewno bardzo dobrą ochroną jest, bardzo dobrym preparatem do ochrony przeciwko tej chorobie jest skorpion. Również tym preparatem możemy ochronić brokuł przeciwko mączniakowi prawdziwemu, który również szczególnie w sezonach, kiedy jest dużo wilgoci, kiedy jest wysoka temperatura, gdy to zagęszczenie jest większe, szczególnie w dalszej części sezonu, mączniak potrafi obniżyć plon i jakość róż. I tutaj skorpion też doskonale się nadaje do ochrony. Innymi chorobami to jest bielik krzyżowy, to jest plamistość pierścieniowa i tutaj skorpionem również możemy ochronić broku przed tymi chorobami. Ridomil przeciwko bielikowi możemy wykorzystać, to jest rotację w substancji, możemy wykorzystać i zapobiegać powstawaniu odporności. Inną chorobą groźną, szczególnie przed zbiorem, jest zgnizna twardzikowa. Stosując skorpion i ridomil zapewniamy bardzo dobrą ochronę brokułu przeciwko wielu chorobom grzybowym. Bardzo zachęcam Państwa do używania tych produktów na swoich plantacjach.